180 stopni, 180 filmików, 13 minut codziennie i szczerze nie chcę mi się dzisiaj nagrywać filmiku, nie przygotowałem specjalnego tematu, mam fatalny nastrój, źle się czuję, chciałem sobie odpuścić, ale nie mogę odpuścić, bo tak obiecałem, ale to zbliża mnie do tematu, który może być ciekawy. Jeżeli jesteśmy mistrzem, nie zawsze mamy inwencje, nie zawsze płyną w nas te soki kreatywności, żeby cokolwiek z tym zrobić. Czasami po prostu nie chce się nam zły humor, byliśmy zbyt zajęci i nie mamy pomysłu na następną sesję. Co wtedy? Co dzieje się wtedy? Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że wtedy najlepiej jest trochę cofnąć się i oddać inicjatywę graczom. Gracze, jak się okazuje, sami znajdą sobie rozrywkę w świecie, który stworzyliśmy. Możemy tylko po prostu podrzucać im jakieś drobne rzeczy i tylko obserwować, co będą chcieli z tym zrobić. I tylko jakby odbijać piłeczkę. Można być trochę biernym, ale takie, można to odebrać, że jest się trochę biernym, ale szczerze mówiąc, takie właśnie sesje, które były trochę takim uzupełnieniem, trochę, no nie było zbyt epickich rzeczy na tych sesjach. Okazuje się, że gracze takie sesje wspominają bardzo miło. Bardzo im się to podoba, kiedy mogą coś robić, kiedy coś robią, wpływają właśnie na świat i robią to sami, jakby bez specjalnego popychania od mistrza. Jeżeli nie mamy problemu, a gracze są na przykład w mieście, to jest wymarzona lokacja na właśnie taką przerwę, na taki urlop DM-a, w tym sensie, że no, wymyślamy jakąś restaurację, wymyślamy coś tam i wszystko jakoś dzieje się samo. Gracze potrafią sami wymyślać sobie coś do roboty, wymyślą jakieś psoty, które robią, spróbują pójść w zupełnie innym kierunku, a my nawet jak nie mamy ochoty, jesteśmy zmęczeni i właśnie zniechęceni, mamy ochotę na przerwę, to siadamy albo stoimy za ekranem i obserwujemy, co też nowego wymyślą nasi gracze, na co wpadną. Niektórzy chcą właśnie zrobić jakiś figiel, niektórzy chcą posunąć do przodu historię swojej postaci, proszą o pomoc innych członków drużyny. No więc jest mnóstwo rzeczy, które można robić, tak właśnie, żeby to wyszło jakoś naturalnie, żeby gracze właśnie poczuli, że coś mogą robić, że to oni wpadli na ten pomysł, a nie są na szynach, które zostały położone przez DM-a. I wiele takich sesji miałem. I potem, jak pytałem graczy, to byli bardzo zadowoleni. Nawet nie zauważyli tego, że ja nie wymyśliłem niczego specjalnego, że ta sesja nie posunęła tak naprawdę bardzo głównej fabuły do przodu, nie posunęła żadnej fabuły z backstory graczy, niczego. Więc tak naprawdę gracze przychodzą, żeby coś przeżyć. Nie zawsze musi być to coś wielkiego i to coś epickiego. Czasami może chcą po prostu ukraść jabłko w sklepie albo zrobić coś właśnie chaotycznego tylko po to, żeby poczuć, że mogą to zrobić. Należy im to umożliwić i to sprawi, że potem gracze nagrodzą mistrza zaangażowaniem potem, kiedy mistrzowi
Będzie już zależało, kiedy będzie miał pomysł, kiedy będą te ważne sesje. Dlaczego? Dlatego, że albo, nie wiem, pójdą tam, gdzie mistrz chce, albo no, nie będzie dyskusji, albo to docenią. Bywa różnie. Natomiast tak, raz na jakiś czas, żeby samemu odetchnąć, należy oddawać, że tak powiem, ster graczom. I ja robię tego dużo tak czy tak. Najczęściej zadawanym pytaniem, jakie zadaję moim graczom, jest: co robicie? Tak, żeby to oni decydowali, co robią. Niektórzy moi gracze mówią: tak, akurat ty pytasz się nas, co my robimy, bo akurat to ma znaczenie, przecież i tak wszystko wymyśliłeś i tak wszystko wiesz, jak będzie. Nie do końca. Czasami mam różne trzy drogi, jak to może pójść, albo właśnie nie mam, albo właśnie czekam na graczy po to, żeby zareagować na to, co oni robią i to, co wymyślą. Czyli żeby to, co ja robię, było po prostu reakcją, żeby wydawało się w tym momencie naturalne. Naturalną konsekwencją tego, co oni wymyślili, tego, co oni robią, tego, co oni mówią. Reagowanie i improwizowanie to jest tak naprawdę połowa wymyślania rzeczy, które się wydarzą przez DM-a. Dlatego, wbrew temu, co się myśli, fakt, trzeba się przygotować na sesję. Trzeba wymyśleć sobie świat, trzeba wymyśleć ogólnie takie rzeczy. Natomiast nic nie zastąpi improwizacji, dlatego że już nawet w wymyślonej takiej railroadowej, czyli totalnie na szynach kampanii, i tak DM będzie zaskoczony przez swoich graczy. I tak będzie miał momenty, kiedy będzie musiał coś wymyślać, coś zaimprowizować. Będzie musiał właśnie odpowiedzieć na to, co gracze wymyślą. I tak to będzie miało miejsce. Więc jeżeli nigdy DM tego nie robił, więc to polecam każdemu DM-owi, żeby sobie chociaż jedną sesję odpuścić i zrobić sesję na zasadzie: co robicie? No ale no, my nie wiemy, no ale co możemy być? No nie wiem, a co twoja postać chciałaby zrobić? No nie wiem, może chciałaby coś kupić, no ale co kupić? No i po prostu zaczynać improwizować. DM nie może być bierny, dlatego że właśnie już sama funkcja zmusza go, żeby coś robił. Oddając te lejce, tą kierownicę graczom, też DM może się wiele dowiedzieć o tym, jakie są postacie, które gracze sobie wymyślili, czy dobrze je rozumie, czy powinien coś zrobić potem, żeby skorygować. Bardzo często w takich właśnie luźniejszych sesjach, kiedy nie było jakiegoś jasno określonego celu, kiedy nie było walki, kiedy nie było trudnych interakcji graczy, znaczy postaci graczy z NPC-ami, którzy kłamali, czy jakieś śledztwa, jakiś fałsz, nie było takich rzeczy, które były wyzwaniami tak naprawdę, to okazywało się, że bardzo wiele dowiadywałem się o postaciach swoich graczy, co potem mogłem właśnie wykorzystać w różny sposób. Nagle jeden z naszych graczy może chcieć wysłać list do mamy, siostry, kochanki, kochanka, tylko po to, żeby skontaktować się, bo to zrobiłaby postać. No to już mamy coś, co nam podpowiada, co jest ważne dla tej postaci, bądź też zmusza nas potem do tego, żeby odpowiedzieć na ten list na przykład. Czyli już mamy jakiś trop, mamy jakieś opcje, co możemy zrobić później. Więc jeżeli mamy taki dzień, że idzie nam wolniej, że nie mamy pomysłu na następną sesję, że mamy pomysł na sesję za 2 tygodnie, gdzie już będą w mieście, gdzie już tam coś będzie się działo, ale teraz zupełnie nie mamy pomysłu, to oddajcie stery graczom. Najprostsze oczywiście, co można zrobić, to nagle z lasu wypada potwór, no i jest walka i jest zajęcie, ale po jakimś czasie
Nawet walką i nawet taką akcją gracze też potrafią być zmęczeni i mają takie wrażenie, że o, ty tylko rzucasz nam przeciwników i to po prostu jest cały czas walka, że ty chcesz tak jakbyś chciał nas zabić. W pewnym momencie złapałem się na tym, że jeżeli nie wiedziałem, co chcę zrobić na następnej sesji, to po prostu wertowałem Monster Manual i zastanawiałem się, jakiego potwora by tu rzucić w przyszłym tygodniu. Ale to też nie jest dobra recepta, bo to gracze czują, że jest to wymuszone i to robi się taki po prostu, a w tym tygodniu potworem, z którym będziecie walczyć będzie i tutaj losowanie i tak, wygrał ten, więc to musicie go zgładzić. Więc to jest mało naturalne, mało organiczne i bardziej naturalne. Wydaje się pokazać graczom na przykład ciekawego NPC-a, ciekawą postać, która wprawdzie nic nie znaczy dla głównej kampanii, ale jest ciekawa, no, więc jedna postać potrafi zbudować całą kampanię. Wystarczy jedną postać wymyślać, którą spotkają, porozmawiają przy ognisku i dowiedzą się o na przykład o świecie, w którym przebywają, czegoś nowego, czego nie wiedzieli wcześniej. Nie muszą ryzykować na przykład rozmawiania ze strażnikami, albo nie muszą szukać ksiąg i tak dalej, i tak dalej. Więc tych sposobów, jak zrobić sesję przy braku wielkiego kreatywnego nakładu, w takim dołku, w którym możemy być, jest sporo. Można się zastanowić, co zrobić. Czyli tak jak powiedziałem, po pierwsze, rzucić potwora, który wychodzi z lasu. Czemu nie? Po drugie, ciekawy NPC. Po trzecie, oddać kierownicę, oddać lejce, oddać przewodnictwo graczom, bo oni sami wiedzą, co chcą robić. Ich postacie mają swoje motywacje i należy się tego posłuchać. I tak jak powiedziałem, możemy się czegoś dowiedzieć jako mistrz, czegoś bardzo ciekawego, co potem możemy niecnie wykorzystać, użyć i zrobić coś, co sprawi, że nasi gracze będą zaskoczeni, jak również ich postacie też będą zaskoczone. Więc taka jest moja rada. Ten filmik jest zrobiony właśnie też tak, że trochę nie miałem pomysłu, więc nagrywam o improwizowaniu, o sesjach, które nie są przygotowane. Bo jeżeli prowadzi się kampanię i gra się bardzo długo, to też może trwać. Ale jedno nie ulega wątpliwości. Na pewno graczom nie powinno się mówić, że ja dzisiaj nie mam pomysłu na sesję. Tylko po prostu pozwolić, żeby to się samo rozegrało. To tyle. Dziękuję. Do jutra.